cieszy nas bardzo fakt, że mogliśmy dzisiaj skorzystać z zaproszenia Szkoły Trenerów przy Polskim Związku Piłki Nożnej i nasi zawodnicy zarówno grup seniorskich, jak i rezerw oraz juniorskich mogą brać udział w tych zajęciach, chociażby pod okiem takich znakomitych osób jak Piotr Nowak czy Stefan Majewski. Pomimo tego, że jesteśmy na wyjeździe, jest to dla nas zwykła jednostka treningowa, trening odbywa się w trochę innych warunkach, jednakże jest to zwykły cykl treningowy przygotowujący naszych zawodników do najbliższego spotkania. To, że dzisiaj znajdujemy się w Białej, jest to zasługa dobrej współpracy z Lubelskim Związkiem Piłki Nożnej, ale również z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Tą współpracę chcemy cały czas rozwijać, chociażby efektem tego będą wydarzenia, które będą miały miejsce we wrześniu, a więc wizyta reprezentacji kobiet w piłce nożnej. Bardzo cieszę się przede wszystkim, że razem z dziewczynami przyjeżdżamy w Lubelskie. Bardzo miło tutaj wspominamy pobyt, tym bardziej, że graliśmy z Białorusią wcześniej w meczu sparingowym prawie dokładnie rok temu, bo to było w listopadzie. Przy okazji pobytu będziemy mieli zaplanowane dwie jednostki na terenie Świdnika, konkretnie na boiskach, na obiektach AWI, która z osób, które ze mną rozmawiały, była bardzo chwalona za dobre przygotowanie, że będziemy mieli tam świetne miejsce, także bardzo cieszę się, że będzie w Lubelszczyźnie, w Lublinie, w Łęcznej i zawitamy też z dziewczynami do Świdnika. Zapraszamy, piłka nożna kobiet rozwija się, naszym celem jest popularyzacja tej piłki nożnej wśród ludzi, więc jeżeli są tylko osoby chętne, które chcą przyjść, nasze treningi są otwarte, będziemy trenowali, jeżeli się nic nie zmieni, koło godziny 18. Na głównej płycie, z tego co wiem, także to nie mam czasowo teraz planu, ale to jest bodajże wtorek i czwartek, kiedy trenujemy w Świdniku. Zapraszam wszystkich.